Nie bardzo ześnie w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj jesteśmy ponownie na osiedlu Grunwaldzkim i dzisiejszy odcinek jest druga część tego osiedla. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy tamte bloki, więc dzisiaj ogólnie pójdziemy do innych bloków na tym osiedlu. Także bez przedłużania zapraszam na oglądanie. A najpierw idziemy tutaj. To mamy jeszcze ten blok, odwiedziliśmy, na którym trwa wymiana. Grunwaldzka 2. Dobra. Patrz, tu mamy Grunwaldzką 2. I mamy tutaj, chyba tu mamy osiedlugi. Tak, mam tutaj dwa zręby. Zacznijmy od prawej. O nie, to nie jest już zręb, tylko już nowy dziwik. Niestety. Niestety. Jedziemy na 10. To już nie jest ogólnie stary dźwięk, tylko po prostu nowy. Uwaga! Transbud. I jeszcze mamy tutaj oświetlenie z napisem SM Grunwald, bo jesteśmy na osiedlu grunwaldzkim. I niestety, ale niestety jest to winda Transbud. 10. To była nowa winda. Transpozycja 9 od zręba. Teraz mamy tą drugą osiedlówkę. A teraz mamy. A to jest tamta. Będzie. Trzeci krzyż przywołamy na parter. Czekajcie. Dzięki sobie na parter puścimy. Pojechał. A teraz my czekamy na drugą osiedlówkę. Takie widoczki na osiedle Grunwald. O, jedzie. Oby to była normalna osiedlówka. Tak, to jest normalna osiedlówka. Tak ona wygląda. Ona jest po modernizacji ze spółdzielnią mieszkaniową Grunwald. Tak, przejedziemy osiedlówką. Jest ona po modernizacji przez. Co to? Przez modernizowała. I modernizowała spółdzielnia mieszkaniowa Grunwald. Ale żeby spółdzielnia mieszkaniowa zmodernizowała zręby, to jest ciekawe. Jest parter. Dobra. Celem to były dwie windy. Nowa winda Transbud oraz osiedlówka po modernizacji na Grunwaldzkiej 2. Jesteśmy na Grunwaldzkiej 3. Ma tutaj nową marki Schindler oraz osiedlówka po modernizacji. I najpierw zacznijmy od zręba. Zostaje na parterze. Tak wygląda kabina. Jedziemy na 10. Także jedziemy osiedlówką. Jest ona po modernizacji. Przez polski dźwig. Jest to sklejka poliftingu. O, i patrzcie, tutaj jest ulotka o tych osiedlówkach. Możecie zobaczyć te osiedlówki na moim kanale już na pierwszej części z tego osiedla. Teraz mój już konserwował. Mam 10. Dobra. Puścimy na parter. Pojechał. I teraz mam na tego nowego Schindlera. Co jest? A jest. Tutaj nawet widać. Przywołam teraz tego nowego Schindlera. I
tutaj mamy widoki na osiedle Grunwaldzkiej. No niestety. Na szczęście ten stan nie został wymieniony. Dobrze, że nie jest. My teraz tam czekamy na nową widę marki Schindler. Przyjechał. Przyjechał Schindler. Tak minę do dźwig. Jest to Schindler 3300. Jedziemy na parter. To jest tak naprawdę Schindler 3300. Także jedziemy na Schindlerem 3300. I co ciekawe, ona jest zielona. To jest naprawdę ciekawe. Ona jest zielona. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Ogólnie to myślałem ogólnie, że będzie dwa zręby, ale jest zręb, ale i jeszcze Schindler. Pierwszej parter. Mam parter. Także to były dwie windy. Winda Schindler 53300 z osiedlówka po tej sesji przez Polsdźwig. Polski dźwig na ulicy Grunwaldzkiej 3. Grunwaldzka 4. Mam tutaj widynię markową oraz osiedlówkę i dzisiaj i teraz przejdziemy się złomem. Tak wygląda ta wina, to jest złom. Jedziemy na 10. Także jedziemy niemarkiem. To jest niemark i tutaj ogólnie nie pokazano ogólnie co to jest, ale to jest niemark. Złom to jest. Ale tutaj cieszę się ogólnie, że w tym bloku jest zręb. Tylko ten złom niemarkowy jest zbyt nieciekawy, bo zwykły plaszak ogólnie. I co ciekawe, te drzwi przypominają jak w windzie w Błękitnym Centrum. Pamiętacie? Ten filmik już jest popularny, możecie go zobaczyć. A teraz pojedziemy tą osiedlówką. Czekajcie. Stoi se. A zęb ogólnie działał. I teraz ogólnie nim się nie wiem co się z nim dzieje. Ale nacisniemy i dopiero się otworzył. O! Tak wygląda kabina. Zamykamy. Jedziemy na parter. Czekajcie. Parter. No to jedziemy oryginalną osiedlówką. Jak widać. Jest ciekawa niż tamten złom. A tymczasem jest generacja półtora. Nie, to jest generacja czwarta, czyli jeszcze lepiej. To jest generacja czwarta. Tak, to jest generacja czwarta w tej osiedlówce. Po prostu to jest moje ulubione osiedle grunwaldzkie, bo cieszę się ogólnie, że są zręby. I dobrze, że są oryginały. Parter. Dobra. I to były dwie windy. Niemarkowa oraz osiedlówka na Grunwaldzkiej 4. Grunwaldzka 5 ma tutaj koniego niemarka oraz osiedlówkę. I to stoi na parterze. A ta też, więc... Zacznijmy od tej. Idziemy na dychę. Tutaj ogólnie mamy, także jedziemy kolejną windą niemarkową. Kolejny złom niemarkowy. Niestety. Trudno. Ósme, dziewiąte i dziesiąte. Dziesiąte. Lewik zapuścimy na parter. I to był złom niemarkowy. Co pojechał. A teraz przełamy
Osielówkę. Bo to też będzie oryginał. Widoczki na osiedle. Po prostu ogólnie, jeśli chodzi o to osiedle, to po prostu jest super. Ogólnie to jeszcze zjawisz chyba znowu kolejna część właśnie z tego osiedla. Jeśli chcecie ogólnie trzecią część, to zostawcie łapki w górę. Jest, jest, przyjechała ta z Rębek. Jest, przyjechał, słuchajcie, osiedlówek. Także otwieramy. Oryginał następny. Tak wygląda dźwig. Jedziemy na parter. Dobra, i najpierw musimy zamykać drzwi. Jedziemy na parter. Także mamy kolejną oryginalną osiedlówkę. I to jest, uwaga, ciemna sklejka, bo nie, trochę nic nie widać, ale może być ta osiedlówka. Gdzie się obuje, że tutaj jest oryginał. Mamy parter. Chcemy, to były dwie. Osiedlówka oryginalna oraz windanie Markowa na Grunwaldzkiej 5. I to był na tyle, jeśli chodzi z tego osiedla. Dzięki za drugą część z tego osiedla. Zbliża się ogólnie już ostatnia część z tego osiedla. Napiszcie w komentarzach, jakie windy uda nam się znaleźć. Dziękuję za odcinek i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Cześć!